Pokazywałeś nam. Tak, mam dwa zajęcia. Mam nadzieję, że to będzie lepsze niż układanie kartonów. Nie dwij, Surusie, spójrzcie, co dla was mam. Mam ostatnio taką piekielną zajawkę. Zbliżają się święta, trzeba zacząć słodzić ludzi. W tej walizce znajdziecie wszystko, co będzie wam potrzebne, żeby zmanipulować ludźmi. Chcę, żebyście wzbudzali chęć posiadania jak najwięcej. Manię zakupów, egoizm, zabieganie, pożądliwość, nałogi. Wszystko po to, aby ich związać, spętać, aby już tu na ziemi byli moimi niewolnikami. Chodzi o to, żeby nie zwracali uwagi na Nazarejczyka, który się narodzi. Wystarczy, że wejdą z wami w układ. Niech tylko przyjmą coś z tej walizki. To już są moje. Maestro, ile mamy czasu? Cały Advent. Albo nie. Możecie zacząć jeszcze wcześniej. Tak, ze sklepami najlepiej będzie zacząć od razu. Po dniu wszystkich świętych. Zresztą zróbcie jak najwięcej zamętu. Wiecie, po co tu jesteście? Wzywałeś nas, Padre? Tak. Mam dla was fuszkę na ziemi. Zło zaczyna się szerzyć i zwodzić ludzi. Mam dla was misję specjalną. Jaką? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Piekielne legiony znów ruszyły do akcji, by zwodzić ludzi. Musicie udać się na ziemię, by powstrzymać demony. Masz jakiś plan? Demony w tym roku mają broń specjalną. Jest nią walizka, w której są skryte przeklęte przedmioty, które mają manipulować ludzkimi zachowaniami. Szatan chce, żeby ludzie stali się jego marionetkami, aby mógł nimi kierować i wcielać swój plan. Ludzie sami nie są w stanie wygrać tej walki. Tak? Kto mówi? Wiem, że zawsze chciałeś być bogaty, żeby ci niczego nie brakowało. Starasz się i nic ci nie wychodzi. Ciągle kasa gdzieś ucieka, a przecież idą podwyżki. Chcesz zapewnić sobie sukces? No a kto by nie chciał? Mam dla ciebie specjalną przesyłkę. Bądź w podziemiach o 3 w nocy. Gdzie? Co? To pewnie jakaś podpucha, jakieś audiotele. Jaka jest stawka? Nie pytaj zbyt wiele. I tak zapłacisz w swoim czasie. Jakby co, to czekam z przesyłką. Szukaj walizki. Siema, to jak to macie? A no, stara bida. No w ogóle teraz wszystko się zmienia, skorumpowane. Wszędzie młody chcą do pracy. Bądź tu młody i pisz wiesz, a ci trzeba rodzinę utrzymać. O, chyba wpadliśmy w samą porę. Kim jesteś? Czego chcecie? Mamy rozwiązanie na wszystkie. Thank you.
rozwiąże wszystkie twoje problemy. Alkohol rozwiązuje przyjaźnie, rodziny, komórki wątrobowe i mózgowe, a nie problemy. Co mówiłeś? No panowie, słuchajcie go, weźcie się napijcie, będzie wam lżej. Alkohol nie da wam odpowiedzi, zapominacie tylko o pytaniach. A co chcesz kupić? Sok cytrynowy? Czy zadanie Harry Potter? Nie, tu nie ma magicznych odpowiedzi. Chcesz, to możesz odłożyć butelkę. Wiele próbowało. Każdy może skończyć pić, ale nie każdemu daje się to za życie. 60% ludzi chociaż to widzisz się na przyszłość. Też nie ma pieniędzy na alkohol. No w sumie, trochę optymizmu się przyda. Okej, dobra. Jeszcze raz. Teraz wiem, Wacek, że alkoholem nie da się zapić w pomarłym problemu. Umiałem doskonale pływać. Alkohol jest dobrym gawędziarzem, ale kiepskim doradcą. No, jak dostał tą blondynkę. Co teraz zrobimy? Czekaj, zapytam tego koleżę. Panie kierowniku, masz 20 groszy? Po co wam? Potrzebujemy na minutę. No. Ja, majster, dzięki. Ale przyjemno. Pobieramy na wino, nie mamy pieniędzy w ogóle. Co z nami jest? No wiem. Nie tam, ale co robić w takiej sytuacji? Nie można nasz problem zadać. Okej. Powiedziałeś, że to nieprawda. W ogóle ty kim jest? Jestem Józef, to jest moja żona Maria. To jest Jezus, tak? Wiesz co, Wacek, chyba koniec pójdziemy na dzisiaj? Nie wiem, co wy robicie w dziale monopolowym? Wiem, że ja wiele razy obiecałem, że nie będę pił, ale teraz naprawdę. To nie przez alkohol. No a może właśnie dlatego. Wiecie, dawniej to pasterzy byli najbardziej ubodzy. Byli to właśnie oni odrzucani przez ludzi, widkami palcami, uważani za nieprzyjemnych. A Jezus wtedy właśnie tam, to są ci najbardziej ubodzy duchowo. Dziś to jest Federica. Tu właśnie się narodzi Jezus. Dla nas. Przecież są bratem człowieka. Nie mówcie, że nie ma dla was żadnej nadziei. Nawet jeśli uważasz, że twoje życie jest bagnem. Nawet jeśli chcesz zapomnieć o problemach, utopić je w alkoholu. Albo jeśli myślisz, że chcesz w życiu władzy, to tak naprawdę jest inaczej. Gdzieś głęboko pragniesz, by cię pokochano takiego, jakim jesteś. Właśnie po to przyszedł Jezus, by cię pokazać, że potrafi cię kochać takiego, jakim jesteś. Nie musisz przed nim udawać. Dopiero doświadczenie takiej bezinteresowej miłości może zmienić twoje serce. On
Właśnie po to przyszedł. On jest tutaj dla ciebie. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. No women, no shorties, no nothing. My clothes don't stop the night, my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's home. They're popping the neck cause it's meant to be showers. We keep a fadeaway shot cause we ballin'. It's partner Patron every hour. But mama, I owe you just like the power. Serve you the truth with all that good hours. Like a gun out of